Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Ethan, a przed wami gra Rake, w której będziemy poszukiwać tajemniczego potwora, który w latach 2003-2006 podobno nawiedzał Stany Zjednoczone. A czy uda nam się go odnaleźć? To zobaczymy w grze. Tak więc bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Thanks for watching NBC 33 News Morning Edition. The time is 6:26. Okay, so you know how we ask you to send in your pics so we can put them in our newscast? Well, you gotta see what one viewer claims his friend found at a hunting camp in Berwick. I really don't even know what that is. The guy who sent it in didn't want us to mention his name, but tells us this is totally for real. He says last weekend his friend's family found one of their hunting camps destroyed, but the SIM card was still there, and so was this crazy image. Okej, jesteśmy w naszej przyczepie, z której rozpoczniemy podróż w poszukiwaniu tajemniczej istoty Rake. Jak widać, grafika jest dosyć uboga, można powiedzieć, ale jest to na razie wczesny dostęp, więc nie bądźmy też zbyt wymagający. Na chwilę obecną pozbieram sobie wszystko, co jest tutaj możliwe do zebrania, czyli amunicję do naszej strzelby. Weźmy sobie wszystkie kamery. Co tu jeszcze mamy? Więcej amunicji. Nie, uruchomiło się na razie to. Weźmy wszystkie kamery. Więcej amunicji. A poszukiwanym potworem właśnie jest ten oto Rake. Mamy jeszcze zdjęcie wielkiej stopy. Bigfoot. Tak, a więc Rake był widziany mniej więcej w latach 2003-2006, bodajże w stanie Nowy Jork, jeśli dobrze pamiętam. Pojawiło się kilka nagrań ukazujących tego potwora. I teraz pytanie, gdzie mogę sobie zamontować kamery? No, chciałbym zamontować tutaj. Please select camera. Ok, mamy kamerę. To zamontujmy tutaj kamerę. Ok, tak wygląda mapa. To po prostu idźmy dalej. Nie będziemy montować te kamery w odpowiednich miejscach. Na chwilę obecną możemy zamontować tylko... Fuck, co to za dźwięk? Na chwilę obecną możemy zamontować tylko 5 kamer. Tutaj niestety nie ma nic. Czy chciałbym zamontować tutaj kamerę? Myślę, że bym chciał. Ok, weźmy sobie dalej naszą mapkę. Mam nadzieję, że tylko potwór nam tutaj nigdzie nie wyskoczy. Ok, mamy i naszą strzelbę. Celownika nie ma, ale zakładam, że po prostu będzie trzeba celować w sam środek ekranu. No mniej więcej tak. Dobra, ale idziemy dalej. Mógłbym zamontować tutaj. Jest to trochę otwartej przestrzeni. No dobra, to zamontujmy tutaj kolejną kamerę. Cały czas ten guziec, czyli taka świnia z Afryki. Jak to było w jednym z polskich komedii. Co to był, Poranek Kojota? Chyba tak. Ale do końca też nie wiem, nie pamiętam. Dawno się oglądało.
O, jest jakiś samochód. Może uda się coś przy nim ciekawego znaleźć. Czy tam coś było na dachu? Chyba nie. Nie. Karnistrów nie zbierzemy. Wypadałoby się dobrze rozglądać, bo nie wiadomo, z której strony może nam wyskoczyć ten potwór, ale również może znajdować się gdzieś na drzewach. O, fuck. Kurde, nie strasz. Znaleźliśmy pułapki, z pewnością nam się przydadzą. Dobra, trzy kamery już mamy zamontowane. Pójdę może do tego punktu na... Kurde, nie strasz. Do tego punktu, o właśnie, do tego na wprost. I tam postaram się odnaleźć jakiś sprzęt może. Kurde. Proszę mi tak nie łazić. No, trochę w złym miejscu jest pokazany ten punkt. Ale chciałbym chyba tutaj postawić jakąś pułapkę. Okej, pod te są pułapki. Jako trap. No naprawdę... To musi w taki sposób działać, że ja sobie pod nogi rzucam. Trochę bez sensu to zrobione. No ale to cały czas. Wczesny dostęp. Będzie możliwość zagrania w tą grę w trybie kooperacji. Na przykład jeden z graczy wciela się w owego myśliwego, natomiast drugi jest tym potworem rejkiem. To mogłoby być ciekawa rozgrywka. I zobaczymy, czy uda nam się upolować tego potwora. Czy z tobą coś mogę zrobić? Nie mogę. Okej, to idziemy dalej. Na dole, jak widzicie, mamy licznik, który pokaże nam, właściwie który pokazuje, kiedy skończy się dzień. Zakładam, że mniej więcej idzie to zgodnie z minutami, więc jeszcze mamy 21 minut, aż zacznie się noc, którą de facto możemy też wywołać wcześniej, idąc do samochodu, i tam był ten przycisk na jednej ze ścianek Sleep. Co tutaj znajdziemy? Mam nadzieję, że nic strasznego. Jakiś wąwóz. Tu de facto moglibyśmy też kamerę umieścić, ale to będzie ostatnia kamera, więc chyba nie chciałbym... Cholera. Dobra, bezpieczniej czuję się ze strzelbą.
Jest to takie połączenie gry trochę horroru, survivalu, eksploracji. Ale zobaczymy, na ile twórcy się postarali z horrorem. Bo jak na razie odgłosy dzikich zwierząt tutaj najbardziej były przerażające. Chociaż im dłużej gram w tą grę, tym ta grafika coraz bardziej mi się podoba. Drzewa są naprawdę ładnie zrobione, no tekstury ziemi dosyć kiepsko. Jest dosyć jaskrawo. Ktoś tu stracił resztę ciała. I mamy snajperkę. Plus amunicja. Ok, zobaczmy jak to wygląda. No, całkiem ładnie, trzeba przyznać. Dosyć dobre przybliżenie. Ale na chwilę obecną lepiej będę się czuł ze strzelbą. Tutaj coś jest, jakaś kolejna łódź. No, właśnie. Wczesny dostęp. Gra jeszcze nie jest do końca dopracowana. A de facto nadal jeszcze nie ma możliwego trybu kooperacji. Właściwie kooperacji. Bardziej bym to nazwał trybem multiplayer, gdyż nie można tutaj dać dwóch myśliwych, przynajmniej z tego co się orientuję, dwóch myśliwych kontra Rake, a po prostu jeden gracz się wciela w potwora, drugi w myśliwego. Dobra. Pora się wynosić tutaj stąd. Jak widzicie te trzy punkty na dole, to zastanawiam się wziąć ten na samej górze, jako trzeci od dołu. To chyba będzie moim celem na postawienie ostatniej kamery. Ale w sumie tutaj mógłbym też pułapkę zastawić. Jest dosyć wąskie przejście. Mam nadzieję, że... Okej, udało się. Tym razem nie zrobić sobie krzywdy. No to lecimy dalej. Ten wiatr zaczyna być odrobinę irytujący. Potrafi napędzić stracha. Gra oczywiście jest ustawiona na max detale i widać jak to wygląda. Czy stąd byłaby dobra kamera? Nie. Chciałbym jednak do tamtego punktu przejść, o którym mówiłem już wcześniej. Ale stąd jest całkiem ładny widok obserwacyjny. Dobra, idźmy tam, gdzie początkowo było planowane, by pójść. Czyli dokładnie do ciebie.
Okej. Będzie całkiem duży teren pod obserwacją. Tymczasem może zmierzajmy ku naszemu domkowi, właściwie to kamperowi. I poczekamy na noc. Właściwie nie tyle poczekamy, co przyspieszymy ten czas, żeby już więcej go nie tracić. I zobaczymy, co się dzieje w nocy. Ej, świnko. Tu jakieś żarcie jest. Pewnie trzeba by postawić przy tych. A sprawdźmy tą teorię. Okej. A teraz chciałbym to. Taka, błagam, nie zrób sobie krzywdy. No i co? Mogę to wysypać? Chyba nie mogę. No dobra, to z tym nie wiem jak. Ale... ale pułapkę możemy tutaj postawić. Dobra, niech sobie będzie ta pułapka. Ja wchodzę do samochodu. Dziwny dźwięk. Jest. Dobra, zbiorę sobie te wszystkie kamery. Zobaczmy, czy widać coś na zamontowanych kamerach. Wow, jej! Widzieliście go? Kamera 3. Gdzie była kamera 3? Okej, w tamtym miejscu. Kamera 1. Pewnie tutaj tego świniaka mi gdzieś, tego guźca. Dobra, pozostałe kamery nic nie wykrywają. Ale Rejka już widzieliśmy. Duża, szara postać z długimi łapami. O, jest i prosiaczek. No dobra. Idźmy na poszukiwania. No dobra. Prosiaczek zabity. Idziemy na poszukiwania Rejka. On gdzieś tam był. Z latarką czuję się jakoś bezpieczniej. Chociaż tutaj byłaby ciekawa opcja właśnie grać w dwóch graczy. Jeden siedziałby przy tych monitorach i mówił, co widzi, a drugi łaził po lesie.
I to w trybie kooperacji byłoby po prostu genialne. Okej. Tu była ta trzecia kamera. Tak, zgadza się? Tak. Tutaj montowałem trzecią kamerę, a Rake poszedł gdzieś w tamtą stronę. O, jest, 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 jest! Dawaj snajperkę, dawaj snajperkę! Fuck! O cholera. Trochę mnie tylko zranił. Ja po prostu nie trafiłem. God damn it. No nie udało się go upolować. Ale on sobie po prostu tak łazi. Wypadałoby go znaleźć. Myślę, że... Fuck! Strzelba. No, Rake. Albo ty, albo ja. Gdzieś tutaj jesteś w okolicy. Okej, tu idzie dzik. No myślę, że to może zdecydowanie ta lornetka pomóc. Tam coś było? Nie, to dzik. O, jesteś. Szybko przeładowuj. Jesteś. Już raz cię trafiłem, a nawet dwa razy. Chodź, teraz ja będę myśliwym, a ty będziesz moją zwierzyną. Fuck, fuck, fuck. Fuck! Cholera. Nie zdążyłem zmienić broni. Dobra. W tym czuję się bezpieczny. Ale Rake gdzieś tutaj jest. Tam raczej nie pobiegł. Bardziej w tą stronę. Okej, mamy prosiaczka. Ustawmy sobie tutaj... Fuck! Fuck!
No, Rake. Tam jesteś. Dawaj, dawaj, ten. Fuck, 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 fuck. Dobra, mam cię. Trochę zabolało. Czyli już wiem, że jak jestem na tych stanowiskach, to raczej nic mi nie grozi. Tam coś było, ale to dzik. No, gdzie jesteś? No tam jesteś. Fak, fak, fak. Ale ja się chowam. Fak, zmarnowałem amunicję. Na ten drugi niecelny strzał. Fak! Co za menda. Ale uciekł gdzieś w prawo. Rake tutaj zabił świnkę. No, zamykaj drzwi. Jak to wygląda na kamerach? Jesteś tam. Kamera numer 3. Dobra, lecimy za nim. Było w tą stronę? Było w tą stronę. Chyba. Tak. Cały czas się kręcisz przy tej kamerze numer 3. Co mi generalnie odpowiada. Ponieważ wiem, gdzie jesteś. A jesteś gdzieś tam. Fuck! Ale chyba raz dostał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. Raz na pewno do niego strzeliłem. Przydałaby się apteczka. Niestety już nie mamy więcej. Spróbujemy tak. Może nie reaguje. Czy właściwie może reaguje na światło. Dlatego ciągle mnie odnajdywał. Jak na razie nie widać, nie słychać go nigdzie. No, taś taś. Gdzie jesteś? Jakoś tak się mało kamufluje.
Fuck! No co za cholera mała. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Nie, nie chcę strzelby. Czy nie chcę snajperki, tylko chcę... Fuck, no jak tego można było nie trafić? No ale nie widać skubańca. Nie wiem, gdzie się podział. W końcu był tutaj przed chwilą. Okej, została minuta. O, tam jesteś. Patrz. Jesteś. Dobra, gonimy go. Gdzieś tutaj pobiegł. A, mam cię. Widzę cię, skubany, widzę cię. Mi się wydaje, że na lewo pobiegł. No, gdzie jesteś? Przydałoby się jeszcze jakieś ślady krwi. I nastał dzień.